Siemano, witajcie tutaj Wojan Team i słuchajcie, zostało dodane nowe koło, które jest wręcz niesamowite. Słuchajcie, zawiera ono takie skiny jak coś specjalnego, Ruby Cupid, nasz kapibara, którego tak mi brakowało, kapibara. To jest mój ulubiony skin i mam nadzieję, że go dzisiaj wydropię. Jest tutaj tak dużo skinów, których nie mam, na przykład ten tutaj właśnie gościu, jest ich pełno, tylko że każde jedno kręcenie kosztuje 500 gemów. 500 gemów, a dla przypomnienia widzowie, 5000 gemów kosztuje 20 euro, więc 10 zakręceń to 20 euro. 20 euro wydaje właśnie w tym momencie widzowie, wow, co tu się dzieje? Bum, co my tutaj mamy, coś specjalnego już na wstępie. O lol, myślałem, że drugi raz będzie coś specjalnego z rzędu, ale to jest prawdopodobne, nawet bardzo duża jest na to szansa i mamy skina, którego wcześniej nie mieliśmy, więc bardzo się cieszę, w końcu widzowie, powoli się odkuwam, po prostu... Oj, już myślałem, że znowu coś specjalnego. Jak jestem na wyjazdach, to nie zawsze nagrywam Stumble Guys i często omijają mnie jakieś oferty. Na szczęście nasi kochani twórcy gry dają je co jakiś czas z powrotem do sklepu i mogę je znowu kupić, więc to mi się bardzo podoba i mamy Anubisa! Nie wierzę. Twórcy gry zabrali mi Anubisa, żebym mógł go z powrotem kupić. To jest niesamowite. Jak dobrze, że twórcy gry robią mi coś takiego. Anubis, którego nie miałem, raczej miałem, z powrotem go dostałem. O, i mamy znowu nowego skina, więc dzisiaj dostaniemy pełno nowych skinów, więc to mi się podoba. I kapibara! Pum! Mamy kapibary, widzowie! Co? Okej, i to mi się podoba. Znowu drugi raz z rzędu kapibara. I słuchajcie, mamy aż raz, dwa, trzy, cztery nowe skiny i aż dwa razy coś specjalnego, za co dostaliśmy 700 żetonów. Oczywiście po dwa razy 700. Czego mi brakuje? Tego właśnie walentynkowego ziomeczka, więc musimy go dostać. Tego ziomeczka mi chyba też właśnie brakuje. I kilku jeszcze innych, więc dalej będziemy to otwierać. A ja co? No biorę moją ulubioną kapibarę, na którą tak długo czekałem. Jest kapibara. Jak to wygląda? I najpierw musimy oczywiście zasłużyć na otwarcie tego koła fortuny. Więc żeby zebrać dodatkowe szczęście, muszę zagrać. Ale śmiesznie ta kapibara biegnie. Co tu się dzieje? Nie, no to jest mój ulubiony skin, widzowie. Mój ulubiony skin. Kapibara najlepsza. 20 euro już poszło, więc oglądajcie dalej, ponieważ kolejne 20 euro wydamy już po tej gierce. Najpierw musimy jednak walczyć o wygraną. Patrzcie, jak dużo ludzi ma tego fajnego skina, takiego Indianina, czy co to jest? Okej. Oła! Ale se spadłem. Dobra, ale damy radę. Biegniemy. Iś, dobra, nie oberwałem na szczęście. Ała, no i teraz oberwałem, naprawdę. Dobra, idziemy. Dobra, muszę uważać, okej. Proszę się ode mnie odsunąć, mordeczki. Proszę się ode mnie odsunąć, ile tutaj jest tych piłek. Co tu się dzieje? Dobra, kapibara trzeba przyznać, że jest bardzo, ale to bardzo sprawna. Widać to po jej ruchach, że są naprawdę, jest takim małym skinem, ale zwinnym. Spójrzcie, jak to fajnie wygląda, uwaga. Uś! I elo, dostaliśmy się dalej, więc to mi się podoba. Przechodzimy do półfinału i mam nadzieję, że wygramy, ponieważ wygrana da nam dodatkowe szczęście na odblokowanie wszystkich skinów, których normalnie nie mamy. Więc widzowie, walczymy o to. A jaka będzie kolejna mapa? No mam nadzieję, że jakaś ciekawa, bo nie chciałbym jakiejś nieciekawej. No i mamy ciekawą, Rush Hour. Więc tutaj mamy gwarantowane przedostanie się do kolejnej rozgrywki, ponieważ w Rush Hour to jestem najlepszy na świecie, a zwłaszcza moja kapibara jest najlepsza na świecie. Ej, co jest grane? Tamten ziomek wypadł. Come back. KO zostawię, patrz, KO, mordeczko. Dobra, idziemy dalej, widzowie. Kapibara wymiata. Ej, co jest, naprawdę, ta kapibara jest kozacka. Ej, a ty ziomek co? Ty ziomek co mi tutaj podskakujesz? Eś. Puuu, ale oberwał. O, dobra, dostaliśmy się dalej, więc fajnie, mówiłem, że Rush Hour to jest nasza mapa. Dostaliśmy się w sekundę do finału i teraz musimy walczyć, ponieważ może nie być lekko, widzowie. Nikt nie powiedział, że będzie lekko, cierpliwy to i kamień ugotuje. Idziemy na Hot Wheels Hustle, więc tutaj też będzie walka o przetrwanie, ponieważ wszystko zależy od tego, jaki samochód dostaniemy. Czy jakiś mega szybki, czy jakiś mega wolny. Mam nadzieję, że oczywiście najszybsze. I nie, no już mnie typek jakoś magicznie zablokował. O, pięknie, podciąłem kogoś, ale ktoś też mnie podciął. Pek, pek. Jest, jest, zdążyłem wskoczyć na to. I teraz tu. Eś. Dobra, dostałem się. Mamy najszybsze autko. O nie, gościu dostał przyspieszenie, a ja nie. Dobra, teraz tu, dobra. Dobra,
Muszę tylko wyprzedzić tego jednego ziomeczka. Tego jednego ziomeczka tylko. Jest! Wyprzedziłem go! Mam to! Mam to! I teraz muszę dobre wybrać. Lewe, prawe, lewe. Dobra, zdążyłem, zdążyłem. Jeszcze tutaj przyjadę. Jestem pierwszy, widzowie. Kapibara wygrywa. Kapibara wygrywa. Uś! I to mi się podoba. I widzowie, przechodzimy tą grę jako pierwsi. I widzowie, znowu wydaję 20 euro na to, żeby otworzyć znowu to dziwne koło, które jest bardzo, ale to bardzo drogie. Tojtek Kapibara, dała mu szczęście. Mówiłem, że to mój ulubiony skin. Mówiłem i to po prostu musiała być wygrana. Nie mogło być nic innego. Okej, odbieramy, no i co widzowie? Muszę sobie doładować klejnoty, bo już mi się skończyły. Także, kupuję. Kolejne 5000 gemów tylko po to, żebym znowu mógł otworzyć to koło. Dobra, 5000 po raz kolejny leci. Co tu się dzieje? Ale to jest mocne. I znowu kapibara. No nie, no po prostu coś pięknego. Idziemy dalej. Co będzie kolejny raz? Uwaga. Dobra, tego skina już też mamy. Dostaliśmy go ostatnim razem, więc bardzo się cieszę. Ale jakich skinów nam brakuje? No tego czerwonego, coś specjalnego. Ten czerwony ziomek. Jak go dostaniemy, to jeszcze chyba jeden skin. Tego też mamy. Ostatnio odblokowaliśmy, więc fajnie. I co? No lecimy dalej, no widzowie, no come on, kibicujemy. Oj, ciągle te same skiny nam wyskakują, więc nie jest zbytnio kolorowo. Ale spokojnie, spokojnie, to się jeszcze rozkręci. Nie, widzowie, już myślałem, że będzie ten czerwony. Jakby był czerwony, to już byśmy byli mega zadowoleni. A tak? No to znowu trzeba wydawać hajs. Trzeba wydawać hajs w Stumble Guys. Ty, oni wiedzą, jak wydać hajs, co nie? W sensie, jak zmusić kogoś do wydania hajsu. Bo ja tego nie robię specjalnie. W sensie, ja, oni mnie namawiają do tego. Po prostu pokazują skiny, których mi akurat brakuje i mówią, otwórz te koło za $1 000 000, a na pewno je wydropisz. No i widzowie, ja wtedy... O, dostaję coś specjalnego. Jak to wygląda? Ej, no i serio, już koniec? No nie, no nie dostałem tego naszego skina, na którym nam zależało. W sumie brakuje nam paraoch. Paraocha nam brakuje. I tego czerwonego. I to wszystko. Więc naprawdę będzie trudno je zdobyć. Słuchajcie, zagrajmy kolejną grę i zobaczymy, czy da ona nam szczęście w kolejnym kręceniu. Tak, będziemy dalej kręcić tym kołem. Znowu wydam 20 euro. Więc oczywiście oglądajcie dalej do samego końca, bo to nie codziennie się dzieje, że wydaje 20-50 tysięcy euro. 20-50 tysięcy euro. Masakra, masakryczna ilość. Dobra, idziemy, idziemy. Uś, ale się pięknie dostałem. Zaraz będę miał pierwsze miejsce, widzowie. Oj, oj, oj. Nie. O, kapibara przeżyła. Co tu się dzieje? Dobra, muszę sprawdzić jedną rzecz. Chociaż nie, dobra, lepiej jakbym się przedostał dalej, ponieważ troszeczkę się cykam, że zaraz ktoś mnie tutaj może rozwalić, rozpapilić, że tak powiem. Uwaga, robimy to. Uwaga. Latam. Okej, przedostałem się, słuchajcie. Ale było blisko, żebym się nie dostał przez tą głupią emotkę. Ale tak, kupiłem emotkę latania i bardzo chciałbym ją przetestować na Laser Tracer. Jeśli będzie okazja, no to nie wiem, czy będę chciał ryzykować. Zobaczymy jeszcze, zobaczymy, zależy, czy to będzie finał, czy półfinał, wiadomo. Ale byłoby śmiesznie, jakby teraz akurat trafił się laser. Okej, nie trafił się laser tracer, więc git. Ale słuchajcie, no ta emotka lata w powietrzu, więc jest mega mocna. I co? Tutaj jest ten dymny skin, patrzcie. Przez niego można przelatywać. Ten skin jest najbardziej niesamowitym skinem, który musimy dostać. Oczywiście subskrybujcie kanał, ponieważ będziemy chcieli go wydrobić w kolejnych odcinkach. Okej. I teraz muszę się tutaj jakoś, muszę sobie poradzić. Ej, ten dymny skin naprawdę jest mocny. Mocarny fest, okej. Ty, oni wszyscy używają emotek uderzenia. Już wiemy, że ten dymny gościu ma tą emotkę uderzenia, więc trzeba na niego uważać. Okej, i przedostałem się jako pierwszy. Kapibara. Kapibara jest cała. Okej, i mamy to. Przechodzimy do finału. I oczywiście w finale, jeśli wygramy, to znak, że mamy mega dużo zastrzyk szczęścia. Zastrzyk szczęścia, który wykorzystamy na kolejne kręcenia w Stumble Guys. Więc oczywiście oglądajcie do samego końca, nigdy do połowy. Okej, mamy to, over and under. Nie no, ta mapa na koniec nie jest moją ulubioną mapą. Oj, nie jest, ale mamy skin kapibary, więc wszystko się uda. Wszystko się uda, słuchajcie. Wszystko się uda, właśnie tak, właśnie tak. Właśnie tak, dobrze. Dobrze, póki co. Jest, jest świetnie. Jest, nie. Nie jest świetnie. Nie. No proszę mi, kurczę, ty dymie, ty dymski skinie, no. Musiałeś mi blokować przejście. Musiał mi blokować przejście i teraz nie dostanę się. I nie wygram tego, no nie ma opcji już. Nie ma opcji, no nie, no dymny skin. Dymny skin, nie.
Nie! Milimetry! Ty dymny skinie! Wielki ty gościu, ty, co ty robisz? Dobra, spoko, okej. Nie udało mi się wygrać, ale drugie miejsce to też nie jest źle, więc widzowie, no co, no. No co, no doładujemy nasze konto znowu, no trzeba tutaj doładować sobie. Mamy już 32 tysiące żetonów, w ogóle my z tymi żetonami nic nie możemy robić. One nam nic już nie dają. Twórcy kompletnie nie dają jakby opcji, co za te żetony robić, co nie? Dobra, Capybara, już ciebie nie chcemy. Chcemy Ruby Cupid i chcemy Faroach. Faroach. Faraona chcemy po prostu. Dawaj mi Faraona, mordeczku, i ja już stąd zawijam kiece i lecę. Nie, tego akurat nie chcieliśmy. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Okej, prawie Capybara, ale mamy niewidzialną. Mistress Invisible. No tego ziomeczka to my już mieliśmy, więc nie potrzebujemy go po raz kolejny. Dobra, bo ja już wydałem za dużo pieniędzy. Nie, nie, nie. Prawie był. No, prawie był ziomal. Dobra, tego mamy jednak ziomeczka. Ja myślałem, że go nie mamy, ale jednak jest. Prawie mieliśmy tego zioma. Jest! Faraoach! Faraoach! Mamy faraona. Został nam tylko jeden skin. Aj. Został tylko jeden rubinowy skin. Musimy go dostać. Chyba że sprawdzimy, czy z jakiegoś innego koła też da się go dostać. Co nie, jakiegoś tańszego, no bo bez jaj, no nie będę płacił cały czas po 20 euro, żeby wydropić go. A jest tylko 1% szans na tego zioma. Dobra, ale zobaczymy. Śmiesznie się to otwiera i tak, co nie? Dostajemy bardzo dużo żetonów. O, panie, prawie. Okej, okay, no i mamy... Nie mieliśmy ani jednego coś specjalnego? To jest aż podejrzane. Dobra, sprawdźmy, czy tutaj jest ten rubinowy ziom. Nie ma tego rubinowego. Dobra, to co? Kolejne. Nie ma opcji, że odpuszczę, widzowie. Kolejne. Po prostu to jest za bardzo satysfakcjonujące. O! Nie! Prawie miałem go. Prawie go miałem. Ja dobrze wiem, że twórcy gry wiedzą o tym, że został mi tylko ten jeden skin, żebym miał już wszystkie z tego koła. I specjalnie mi go nie wydropią. Ja to wiem. Ale spokojnie. Kręćmy i zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, dobra, zobaczymy. Boom! Coś specjalnego i to mi się podoba. Lecimy dalej. Uwaga. No i tutaj już niestety pół nie było. Pół. Dobra, rubinowy skin, rubinowy ziom. Oj, myślałem, że będzie coś specjalnego po raz kolejny. No nie, niestety. Dobra, kręcimy dalej i... No nie, naprawdę? Dawaj chociaż coś specjalnego. Jeszcze dawaj. No dawaj. No, nie podpuszczam cię, gro, ale nie dasz mi jeszcze raz coś specjalnego? Aj, no i widzisz, nie podpuściłem jej, dlatego nie dała coś specjalnego, no proste. Oj, prawie mieliśmy złotego ziomeczka. Dawno go w sumie nie wydropiłem, bo cały czas jest z tego koła za żetony. A z tych koła za żetony ono nic kompletnie już nie daje. Dobra, mamy kolejny zastrzyk żetonów, ale najpierw musimy wygrać, żeby sprawdzić, czy dostaniemy tego epickiego skina. Może właśnie przez to, że przegraliśmy, nie mieliśmy szczęścia, więc trzeba będzie znowu załadować portfel i znowu wydać wszystko, co mamy. Okej, okay, Icy Heights, więc tutaj trzeba zrobić najmocniejszy trik. I oczywiście Icy Heights jest zimną mapą, a na zimne dni najlepsze są bluzy Voyant Team, więc zapraszam voyantshop.pl. Ale ładnie przeleciliśmy tą capybarą. Dobra, Voyant Team na zimne dni. Widzowie, zapraszam, pierwsza linia w opisie. Koniecznie wbijajcie, koniecznie obczajajcie, ponieważ naprawdę warto. Oj, 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 tutaj coś mi nie pykło. Czekaj, jeszcze raz. Ej, coś mi nie pyka, czekaj. Cyk. Aj, ale lipa. Czekaj, cyk. Pyk. No nie, przecież odbiłem się. Eś, eś, wyleciałem. Wyleciałem capybarą. I już się pewnie nie dostanę do finału, co nie? Ziomeczki, ziomki i ziomeczki. Nie dostanę się do finału, ponieważ widzowie, wyleciałem capybarą poza metę, więc sorry, no jednak trzeba będzie dalej losować. Jakim cudem, jakim cudem się jednak dostałem dalej. Co to się wydarzyło? Dobra, idziemy dalej w takim razie, obserwujemy, co się będzie działo. Następna mapa to... Floor Flip. Akurat tą mapę bardzo, bardzo lubię. Szkoda, że nie będę mógł wskoczyć na młot, ponieważ no pewno tutaj jest tryhardów i ludzi, którzy będą w sekundę na mecie, więc nie chciałbym się nie dostać na metę. Okej, okej.
Yes! Dostałem się, widzowie. Jakbym się teraz nie dostał, to to już byłby mój koniec. Okej, okay. Jestem na pierwszym miejscu, więc bardzo dobrze, trzeba to wykorzystać. Okej, okej. O nie! O nie, czy to sprawi, że przegram? Dobra, czekaj, jest jeszcze szansa. Nie, dobrze, udało się. Jakbym teraz spadł, to byłaby mega gigalipa. Okej, okay. Teraz tu. Tu, świetnie. Tu, świetnie. Jest bardzo dobrze, widzowie, udało mi się. Udało mi się, w takim razie teraz muszę tutaj się jakoś dostać. Okej, okay. Oni nie chcą tutaj wskakiwać, jest. Jest, dostałem się. Nie wiem jakim cudem. A ty nie. Pum! Aj, myślałem, że gościu oberwie ode mnie. Dobra, przechodzę, bo nie chcę tutaj, wiecie, kusić losu. O właśnie, dostało się już 8 osób. Więc wystarczyła chwila tylko jakiegoś, nie wiem, zapatrzenia się gdzieś, przeoczenia czegoś i byśmy się nie dostali. Ale spokojnie, jesteśmy na mecie, jesteśmy w finale. I teraz zobaczymy, czy uda nam się wygrać. Jeśli uda nam się wygrać, a mamy bardzo fajną mapę, na której można robić mega dużo zakazanych trików, które są dostępne tylko dla ludzi, którzy grają o 3 w nocy. Dobra, lecimy. Eś. Już tutaj wychodzę na prowadzenie, więc bardzo dobrze. Eś. Ale pięknie to zrobiłem, widzowie. Tego ziomeczka chciałbym wyeliminować. Okej. Troszeczkę dawno nie grałem na tej mapie, że tak powiem. Oj, tamten ziomek chyba odpadł. Dobra, lecimy. Dobra. I teraz. Dobra. Jest, mamy to. Jest. Będę miał pierwsze miejsce. Koniecznie, uwaga. Przechodzimy. Widzowie, niesamowite. Ej, dobra, tak szybko chyba dawno nie przeszedłem tej mapy. Mamy Toytek 337 razem z koroną. A ta korona sprawi, że będziemy mieli znacznie zwiększone szczęście na tego jednego skina, którego nam brakuje z tego najdroższego koła fortuny, jakie do tej pory było w Stumble, guys. To koło fortuny mnie kompletnie zbankrutuje. No nie będę miał kompletnie pieniędzy na nic, ale spokojnie. Drugi raz jeszcze doładowałem sobie te pieniążki, więc słuchajcie, za dużo na to poszło, za dużo. Ale muszę zdobyć tego rubinowego skina, muszę go po prostu mieć. No i znowu przeleciał mi dosłownie obok. Ale spoko, nie poddajemy się, dalej walczymy, dalej. Znowu obok. I znowu Anubis, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że twórcy gry nie usuną mi go znowu. No nie. Cały czas widzę tego rubinowego skina. Widzę, że on jest mega blisko. Twórcy gry ewidentnie wiedzą o tym, że mi go brakuje. A mimo tego dalej mi go nie chcą dać. Nie wiem, nie podoba mi się to. Dobra, ale obserwujemy, patrzymy, co się tutaj może wydarzyć. A wydarzy się oczywiście cud, jeśli go trafię. I oczywiście cud się wydarzył, że wyłączyła mi się kamera. No i resztę odcinka oczywiście zobaczycie znowu z moją twarzą, ponieważ właśnie włączam kamerę. Nie, prawie go miałem, dobra, no patrz, już jestem, siema widzowie, już jestem. Słuchajcie, prawie miałem tego skina. A nawet nie mam nic specjalnego. Nie no, to jest dramat, ja się zaczynam poddawać, no. No nie, no co to ma być? Dobra, ostatni raz chyba to się kręci, ostatni raz. Nie. No dobra, coś specjalnego przynajmniej, więc mamy żetony, z którymi i tak nic nie zrobimy. Ale zagrajmy kolejną grę i zobaczymy, chociaż... no dobra, zagrajmy kolejną grę, zobaczymy co się wydarzy. Mamy znowu Icy Heights, więc zimna mapa, ale jest ciepła bluza, Wojan Team na wszystkie zimne dni. Mordeczko, idziemy. Eś, ale pięknie wyskoczyliśmy. Okej, okay. Ale pięknie to zrobiliśmy. Eś, ale ładnie, dobra, jesteśmy już w tym miejscu. Ej, co ja robię? Dobra, teraz to. I jak ładnie, dobra. I teraz mam nadzieję, że wyskoczymy ze wszystkich trzech grzybów. Patrz na to, uwaga, pierwszy grzeb. Jest, dobra, mamy go. I teraz muszę dobrze tutaj trafić. Drugi grzyb, dobrze. Nie, niestety nie trafiłem, ale patrz na to. Prawie przeleciałem na drugą stronę. Niestety nie trafiłem w ostatniego trzeciego grzyba, a tak to miałbym naprawdę mega mocny wyskok. No dobra, przechodzimy do półfinału. Dobra, żegnamy wszystkich tutaj ludzi, papa, trzymajcie się, mam nadzieję, że fajnie wam się grało. Widzę, że naprawdę tutaj jest dużo osób z tymi skinami, coś specjalnego. Ciekawe, czy niektórzy z nich otwierali to najnowsze, najdroższe koło fortuny, jakie kiedykolwiek było. O! I mamy Laser Tracer, więc może wykorzystamy tą naszą emotkę, która jest zakazana na tej mapie. Ale obawiam się, że możemy dostać za to bana, więc ja nie wiem, czy to jest dobra decyzja. Dobra, czekajcie, robimy tą emotkę. Uwaga, latam.
No nie, ktoś mnie podciął, halo, ktoś mnie podciął, a ja robiłem zakazaną emotkę, no jak tak można. Dobra, puu, o lol, sfajczyłem tego skina, przepraszam, przepraszam, nie chciałem, tak naprawdę bardzo chciałem. Okej, już 6 osób odpadło, więc zbliżamy się do finału i właśnie przechodzimy do finału, więc bardzo szybko to minęło. Okej, mamy to i ostatnia mapa to Lost Temple, czyli mapa, na której bardzo dobrze mi zazwyczaj idzie, więc musimy być pierwsi. Mamy nawet dobrą miejscówkę. Okej, w takim razie zaczynamy. Zaczynamy, okej. Okej. Pyk, pięknie, podciąłem 2 osoby, więc bardzo dobry wynik. I myślałem, że podetnę jeszcze jedną osobę. Jest! Widzieliście, jak mnie przerzuciło? Dobra, dobrze. Ale to było szczęście, że mnie tak przerzuciło. Okej, teraz tu, 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 okej. Tu jest i słuchajcie, gdzie jest jakaś osoba druga? O, już jest blisko, dobra, muszę tutaj uważać. Ty, ona już jest tuż za mną, widzowie. Tuż za mną jest. Dobra, jest, dostałem się. Elo, i co, i co, i co. Uszu! Pięknie. Widzowie, wygrałem tą grę, więc oczywiście co to oznacza? To oznacza, że muszę wydropić w końcu coś dobrego. W sensie, no tam całe są, wszystkie rzeczy są dobre, wszystkie. Ale brakuje mi tego jedynego skina, tego jedynego rubinowego skina, którego mam nadzieję, że dostaniemy tym razem. Dlatego kolejne 5000 gemów leci. Czyli równowartość 100 zł na to, żeby mieć szansę na zdobycie tego rubinowego skina. Rubinowy skin. Przybywaj! Nie! Co to ma być? Rubinowy skin. Przybywaj. Nie, no co? Ja już się poddaję, nie? Chyba nie dostaniemy rubinowego skina. Próbowaliśmy. No patrz, jest ciągle obok. Jest ciągle jedno obok. Uwaga. No ciągle ja go widzę. Jakim cudem ciągle widzę tego rubinowego skina, a go nie dostaję. No znowu go widzę. Nie, twórcy gry, oni wiedzą o tym. Oni wiedzą o tym, że mi go brakuje. Oni o tym wiedzą, ale mi go nie dadzą. Nie wiem dlaczego. Po prostu mówią, ej, wydasz więcej kaski. Wrócisz do nas przecież, bo i tak ci brakuje tego skina. No i pewnie mają rację. Ale chciałbym go dostać, żeby nie musieć tyle wydawać. Ja nie mogę! Jakim cudem? Dlaczego? Dlaczego mi to robią? Dobra! Mamy przynajmniej jeden coś specjalnego. Co? No to kolejny zakup. Kolejne 100 zł poszło. I kolejne 100 zł wydajemy. Teraz dostaniemy go. Dostaniemy go. Dostaniemy go. Dostaniemy go. Nie, nie dostaniemy go. Nie dostaniemy go. Nie dostaniemy. Okej, może ja powinienem właśnie mówić, że nie dostaniemy go. Nie, nie ma opcji, że dostaniemy tego skina. Nie zależy mi na nim. Ja go nie potrzebuję. Rubinowy skin. Rubinowy. Słabiacki chyba. Słabianowy. Nie da rady. Ja go nie potrzebuję. Dajcie mi coś innego. No. Ja się bardzo cieszę, że go nie dostałem, ponieważ jakbym go dostał, to bym go i tak wyrzucił na śmieci. Więc go nie potrzebuję. Dajcie mi coś innego, kapibarę, bo jeszcze jej nie mam. Kapibarę mi daj. Kapibara na pewno mi się przyda, tak? Na pewno mi się przyda kapibara. Na pewno nie chcę tego rubinowego. Naprawdę, gra. Słuchasz mnie, gro? Nie potrzebuję rubinowego. Więc możesz mi go dać, skoro go nie potrzebuję. Bo tak ty zazwyczaj działasz. No nie, widzowie, nie damy go. Nie damy, nie da rady. Może jakbym naprawdę się postarał jeszcze wydać 1000 zł, ale nie ma opcji. Nie, nie, to jest koniec, widzowie. To jest koniec. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij.